Państwu, witam serdecznie na kolejnym odcinku Rozmów Strajku, Komentarze Dnia. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Podgórski, co oznacza, że będziemy rozmawiali o froncie ukraińsko-rosyjskim, a w szczególności będziemy rozmawiali o bitwie o czas ofiar i użyciu określonych jednostek wojskowych na tym odcinku, o uderzeniach ukraińskich, a raczej o tym, co mówią o tym polskie media na lotniska rosyjskie. I co kolejnego wygłosił pan minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, co oznacza, że już będzie śmiesznie. Witam cię, Krzysztof. Dzień dobry, Maciek. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od rzeczy poważnych, czyli od bitwy o czas ofiar. Ty już wspominałeś swego czasu i słusznie wskazując na to, że ta bitwa jest w zasadzie niesłychanie ważna, a kto wie, czy nie decydująca. Dlatego, że zdobycie tego odcinka i przełamanie tam frontu będzie oznaczało, że Rosja ma otwartą drogę do przejęcia Donbasu w całości. Ale, co dziwne, walczą tam przede wszystkim spadochroniarze. Mnie to osobiście nieco zaskakuje, ponieważ wydawałoby się, że wojska powietrzno-desantowe są przeznaczone do walk na tyłach, do działań dywersyjnych, do jakichś tego typu kierunków bojowych. A tutaj one walczą na pierwszej linii. Jak to wytłumaczysz? Tak, jest to autentycznie sprzeczne z zasadami sztuki wojennej i twój sceptyczny stosunek i zdziwienie jest jak najbardziej na miejscu, pewnie również jak naszych widzów. Drodzy Państwo, rzeczywiście czas ofiar to miasto ufortykowane przez Ukraińców, kluczowe w linii obronnej Sił Zbrojnych Ukrainy, którego zdobycie pozwoli armii rosyjskiej zrolować, jak to się mówi językiem wojskowym, front ukraiński na Donbasie, możliwości natarcia aż na Słowiańsk. I to miasto znajduje się na jakimś wzgórzu. Więc cała ta operacja będzie niezwykle trudna dla armii rosyjskiej i wymaga daleko idącego kunsztu wojskowego, wykorzystania do maksimum możliwości technicznych uzbrojenia. I dlaczego tu się właśnie pojawia 98. Gwardyjska Dywizja Powietrzno-Desantowa generała Tonkicha i 11. Brygada Desantowo-Szturmowa, jak również na skrzydle jest 106. Tulska Gwardyjska Dywizja Powietrzno-Desantowa. Otóż, drodzy Państwo, są to najbardziej elitarne jednostki rosyjskie, uzawodowione, czyli tutaj są żołnierze i oficerowie zawodowcy plus językiem rosyjskim kontraktniki, czyli żołnierze kontraktowi. A dlaczego? To są zawodowi specjaliści, którzy wyśmienicie zawładnęli wykorzystaniem dostępnej broni, środków pola walki. Również oni są bardzo nowocześnie wyposażeni. Widzimy ten ich kunszt w reportażach ukraińskich skądinąd, czy rosyjskich z pola walki, gdzie jest bardzo dobra współpraca między lotnictwem szturmowym, samolotami Su-25 i ich pilotami, a oddziałami naziemnymi. Chodzi o to, aby precyzyjnie oficerowie naprowadzania wskazywali cele. To już nie będę chodził w szczegóły, ale to są takie dalmierze laserowane, precyzyjnie wskazują, gdzie uderzać. Ta sekwencja między uderzeniem lotniczym a rozwinięciem natarcia musi być krótka. Więc to muszą być bardzo wyszkoleni ludzie, nawet nie troszeczkę, ryzykujący życiem, ale w granicach rozsądku. No i w tym kierunku zawsze szkoli się elitę, jaką są wojska powietrzno-desantowe. Jeżeli pozwolisz, drodzy Państwo, warto w tym punkcie przybliżyć, na czym ta elitarność polega, co to są te jednostki WDW, czyli wojska wazduszno-desantnej wojska, WDW. Ich pozycja w ogóle w armii rosyjskiej, z czego to wynika, z czego to się bierze. Proszę Państwa, jest to jednostka, czy jest to rodzaj wojsk cieszący się ogromną estymem, do którego nabór jest bardzo rygorystyczny, którego szkolenie jest bardzo wymagające. Tam korps de Spirit jest taki bardzo silny. Oni mają swoją pozycję w społeczeństwie rosyjskim, w kulturze. To jest, nie wiem, od zespołu, prawda, Gołbyje Birety, piosenki, w rocznicę powstania, utworzenia tych wojsk. Mężczyźni, którzy w różnym wieku służyli w tych wojskach, spotykają się. No to jest naprawdę taka elita i społeczeństwo rosyjskiego, armii rosyjskiej. I
Warto przyjrzeć się, jak one się też zmieniły i dlaczego one działają na lądzie. Otóż okazało się dosyć szybko, że armia rosyjska ma niedobory w wyszkoleniu, jak również w wykorzystaniu z tych dostarczonych przez przemysł nowoczesnych rodzajów walki. I spadochroniarze to jest tak część armii rosyjskiej, która umie z tego skorzystać. No ale sami spadochroniarze są wyposażeni w lekki sprzęt. Armia rosyjska to jest jedyny sprzęt, proszę Państwa, który dysponuje takim sprzętem, które są zrzucane na spadochronach, na platformach, no takie lekkie czołgi, czyli bojowe wozy desantu. Razem z ciężkim sprzętem cała jednostki można desantować. Tylko armia rosyjska czymś takim na świecie dysponuje. Ale żeby on był ten w cudzysłowie czołg, tak, czyli ten bojowy wóz desantu na gąsienicach opancerzony mógł być zrzucony, no to musi być relatywnie lekki. On jest z lekkich materiałów i stopów, lekko opancerzony, więc to nie jest urząd, narzędzie walki do szturmu. I po pierwszych wykorzystaniu wojsk społeczno-zwojennych w pierwszym okresie wojny, czyli desant na Hostomel, desant 11 Brygady Desantowo-Szturmowej, zdobycie przyczółka na Dnieprze, w Kachowce zdobycie Zapory, to no, wojna przeszła do działań pozycyjnych i tutaj armia rosyjska, kierownictwo podjęło decyzję o dozbrojeniu tych jednostek w cięższą artylerię, bo standardowym wyposażeniem są haubice 122 mm. To teraz dostali haubice 155 mm, spadochroniarze. Jeszcze przed wybuchem wojny w niektórych dywizjach były organiczne bataliony czołgów, ale teraz to już w każdej dywizji jest batalion czołgów, jak również cięższy sprzęt, bojowe wozy piechoty, BMD, zostały zastąpione BWP-ami, trójkami. I doposażono również ich w organiczne, niektóre dywizje dostały organiczne kompanie, miotacze ognia, rakietowe. Tutaj to z jeden i to z dwa, więc inaczej są cepiek, taki też, też określenie tych pojazdów bojowych. I dlatego te jednostki zostały skierowane na ten niezwykle ciężki odcinek. Jeżeli jeszcze, proszę Państwa, same te WDW, czyli te jednostki powietrzno-desantowe, warto się przy tym punkcie też zatrzymać, opowiedzieć o nich, bo armia rosyjska na przestrzeni 2 lat bardzo je wzmocniła, bo na dzisiaj to jest dwie brygady, 83. Brygada Desantowo-Szturmowa. Przepraszam, przerwę ci na chwilę. Zatrzymaj się jeszcze przy tym zatrzymaniu, ponieważ w polskich mediach, nie wiem czy pamiętasz, gdzieś w połowie konfliktu, czyli pod koniec 22 i na początku 23 roku, bardzo popularna była teza, że Rosja, rzucając te jednostki, które ponosiły straty, w zasadzie wybiła cały swój stan posiadania tych wojsk, tego rodzaju wojsk. Nie wybiła. Owszem, te jednostki poniosły straty, ale profesjonaliści mają to do siebie, że zadają dużo cięższe straty przeciwnikowi i znowu ta więź żołnierska, oni nawet jak mieli rannych, to zryzykując życiem ewakuowali ich na tyły. No, przykład damy, na przykład 11. Brygada Desantowo-Szturmowa w pierwszych dniach lutego przeprowadziła bardzo ryzykowną operację na tyłach frontu, zgrupowanie V z strony Krymu. Desant za Dnieprem przejęli zaporę w Kachowce. Przez 2 dni byli w pełnym okrążeniu. Ukraińcy ten przyczółek chcieli zniszczyć, tam dowodził pułkownik Denis Szyszyn. Przeszło 6 czy 7 ataków, przeszło 20 pojazdów pancernych zostało zniszczonych. Punkt dowodzenia Szyszyna został ostrzelany przez artylerię. Szef sztabu zginął, Szyszyn został ciężko ranny. Odsiecz po 24 godzinach dotarła. To jest wielki sukces do annałów historii wojsk społeczno-zwojennych przejdzie. Wielka zapora na Kachowce i przeprawa została zdobyta. Szyszyn, rekonwalescencja, następnie po roku oczywiście dostał order Gieroja Rosyjskiej Federacji, czyli Złota Gwiazda Bohatera Rosji i dzisiaj dowodzi 76. Gwardyjską Dywizją Zmechanizowaną. Więc owszem, ponieśli też straty bezpowrotne, dużo rannych, ale to jest no, rotacja, to znowu zwiększa ich doświadczenie bojowe. No, teraz wracając do tych brygad, więc mamy tą 11. Brygadę Desantowo-Szturmową, o której wam już opowiedziałem. Mamy 83. Brygadę Desantowo-Szturmową, do której mam sentyment, bo proszę Państwa, to jest takie małe polonikum. Ona powstała w moim rodzinnym mieście na terenie Polski, w Białogardzie, w latach 1988-1989. Wtedy przypomnę młodym widzom, byliśmy częścią Układu Warszawskiego, tak jak jest NATO, byli to nasi sojusznicy, na terenie Polski była północna grupa wojsk radzieckich.
Nie było komputerów, więc tacy nastolatkowie jak ja, no mieli za darmo widowisko, no bo to skoki na spadochronach, desanty śmigłowców, no nad miastem, proszę sobie wyobrazić, 40 śmigłowców przelatuje, zrzut kilkuset spadochronów. No dla nas chłopaków to były przeżycia, oglądaliśmy to, widzieliśmy. Tak ta jednostka była od podstaw formowana i w Polsce budowana. Oni nawet się określali, że są białogardzka brygada. Do niedawna na stronie internetowej brygady też była białogardzka brygada, no ale już tego polonikum nie ma. No ale to taka ciekawostka. Następnie mieli, czy Rosjanie rozpoczynali wojnę 4 dywizjami powietrzno-desantowymi, z czego były 2, to były powietrzno-desantowe, czyli zrzucane tylko na spadochronach, dwupułkowe. To była 98. Iwanowska Brygada, przepraszam, Dywizja Gwardyjska powietrzno-desantowa i 106. Tulska Dywizja powietrzno-desantowa. To były w założeniu jednostki do operowania tylko na zrzuty na spadochronie, desant spadochronowy, ale pod wpływem doświadczeń wojennych tak samo dostały etatowe bataliony czołgów, zostały wzmocnienie, no nazwijmy to siłami zmechanizowanymi, dywizjony artylerii kalibru 152 mm, więc to są już też takie ciężkie jednostki. I były 2 dywizje desantowo-szturmowe, których pierwszy pułk był zrzucany na spadochronach, a drugi na śmigłowcach i to była elitarna 76. Gwardyjska Pskowska dywizja desantowo-szturmowa, o której już mówiłem, dzisiaj dowodzi pan pułkownik Denis Szyszyn, którego losy tu przybliżyłem, i z 7. Gwardyjska Górska dywizja desantowo-szturmowa operująca na południowym odcinku frontu. I zorientowano się, że wskazane byłoby rozbudowa tych wojsk i decyzją głównodowodzącego wojskami powietrzno-desantowymi generała Michała Teplińskiego odtworzono od podstaw 104. Gwardyjską Dywizję Powietrzno-Desantową. Ta jednostka już weszła do walk w okolicach Dniepru i proszę sobie wyobrazić, tam też warto o tym opowiedzieć, tam elementem tej jednostki pułkiem 345. Gwardyjski Pułk Desantowo-Szturmowy. To jest legendarna jednostka, którą się ciągną heroiczna karta wojny w Afganistanie, później działania w okresie rozpadu ZSRR i w Azerbejdżanie i w Mołdawii. Pułk, który przeszedł do legendy, a przede wszystkim jego dowódca. No, wspaniały człowiek za życia, człowiek legenda, generał Walery Wostrotin, wtedy pułkownik Wostrotin, walczy od pierwszych dni w Afganistanie, kiedy specjalna operacja desantowa miała przejąć pałac prezydencki Amina. W pierwszym okresie zostaje ciężko ranny, rekonwalescencja, później trafia do wyższej oficerskiej szkoły, kończy Akademię Frunze, wraca na front i w 1986 roku obejmuje dowództwo właśnie tego legendarnego 345. Pułku Gwardyjskiego powietrzno-desantowego. Zapisuje tam piękną kartę wojenną, cieszy się wielkim autorytetem zarówno wśród mujahedinów, jak i swoich. Generał bierze w operacji udział operacji Magistrala. Generalnie otrzymuje order Gieroja Sowieckiego Sojuza w Georgiewskim Zale w Kremlu odznaczony. No to jest za życia legenda. Okres, następuje okres transformacji ustrojowej, tragiczne z punktu widzenia Rosji lata 90. Pułk rozformowano. Pułkownik ówczesny szuka pracy, proszę Państwa, jak go wykorzystuje rynek, mówiąc językiem kapitalistycznym. Występuje jako aktor w filmie sensacyjnym Czarna Akuła. Proszę Państwa, nie epizod, tylko jedna z głównych ról. Major Gusarów, można się Państwo sobie wygooglować. Czarna Akuła to jest śmigłowiec K-52, który tam odgrywa pewną rolę. Prawda? Wostrotin w roli majora Gusarowa. I staje się bohaterem popkultury. W międzyczasie on pisze wiersze, pisze teksty piosenek, no jest postacią niezwykle popularnym. No i zostaje po objęciu władzy przez Putina, zostaje zagospodarowany przez jego bliskiego współpracownika, ministra ówczesnego. Tworzy się od podstaw Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych, czyli Siergiej Szojgu staje na jego czele, a zastępcą jego do spraw likwidacji katastrof i sytuacji nadzwyczajnych zostaje właśnie Wostrotin. Gdy dochodzi do kryzysowej sytuacji w Afganistanie, trzeba ewakuować ludzi, tam talibowie dochodzą do władzy. Misja specjalna ministerstwa leci, no kto na czele? Wostrotin, który się cieszy wielką estymą, szacunkiem talibów.
Rosjanie realizują tam misję humanitarną. Jest człowiek za życia legenda, stoi na czele komisji poszukiwania zaginionych żołnierzy i oficerów armii radzieckiej na terenie Afganistanu. To jest taka trauma w społeczeństwie rosyjskim, tak jak Wietnam dla Amerykanów, tam też poszukiwanie zaginionych, chociażby żeby pochować. Stoi na czele, stał Wostrotin na czele stowarzyszenia weteranów wojny afgańskiej i wojsk powietrzno-desantowych. No, człowiek legenda, bardzo przystojny, cieszący się, elegancki, cieszący się wielką popularnością wśród kobiet. No, wspaniały człowiek, jednak w tym roku, w lutym, w wieku 72 lat, no, na skutek długiej choroby nowotworowej zmarł. No, ale to są takie postacie, dlatego właśnie jak mówimy o wojskach powietrzno-desantowych, WDW rosyjskich, to są właśnie tacy ludzie ją tworzyli. Ta legenda działań, poświęcenia życia, no, ryzykanstwa można powiedzieć, ale to buduje korps de spirit tej formacji, którą się skieruje na najcięższe, najbardziej wymagające kierunki frontu. Na ich czele, już kończę tą część wykładu, stoi pan generał Michał Jurewicz-Tepliński, żołnierze nie mówią bacia, czyli ojczulek, cieszący się ogromnym autorytetem wśród wojsk powietrzno-desantowych. Generał oczywiście kończył Riazańską Wyższą Szkołę Oficerską Elitarną, wspaniałe osiągnięcia bojowe. No, od 2014 roku nieoficjalnie dowodził wojskami rosyjskimi zaangażowanymi w wojnę na Ukrainie. Tutaj chodzi o koordynację armii Donieckiej i Ługańskich Republik Ludowych, czyli tych jednostek samozwańczych. Słynął z tego, że on jest naukowcem wojskowym, opracowuje najnowsze możliwości walki, zwalczania sprzętu natowskiego. Jak generał Surowikin, głównodowodzący operacji, on określił, gdzie mają być te fortyfikacje. Cały zamysł, żeby wielką ukraińską ofensywę letnią odeprzeć o linię fortyfikacji polowych, nazwanych linią Surowikina. Natomiast to Tepliński od rana do nocy z notesem w ręku, z pozycji na pozycję instruował, gdzie mają być odwody, gdzie mają być punkty rakiet przeciwpancernych, jak ma oddziaływać artyleria. Żołnierze to wspominają, po prostu niepozorny generał, który po prostu rozpracował tą linię frontu od A do Z, żeby po prostu jak najmniejsze straty samemu ponieść, jak Ukraińcom zada się największe. A znowu on też się w pierwszym okresie wojny bardzo odznaczył. On dowodził bardzo takim ryzykownym odcinkiem frontu na Chersońszczyźnie, za Dnieprem i przeprowadził, proszę Państwa, na najbardziej... Bardzo skutecznie najpierw Ukraińców zwalczał, tam Ukraińcy ponieśli ciężkie straty, ale no, gdy rakietami HIMARS zniszczono czy ciężko uszkodzono mosty, jak to generał Surowikin określił, podjęto ciężką decyzję. No, mówiąc wprost, armia rosyjska się musiała wycofać. No, przegrała to starcie o lewobrzeżną część Ukrainy, na Chersońszczyznę. I proszę Państwa, na wojnie jest najcięższy manewr odwrotowy. Szczególnie za plecami rzeka, Dniepr, no kto był na Ukrainie widział, no to jest Wisła razy 4 na dolnym biegu, no to jest ogrom. I za plecami wielka rzeka, z przodu nacierające wojska, za mało amunicji, panika. I trzeba było wyprowadzić 40 tysięcy ludzi w ciągu jednej nocy przez zniszczony most, przeprawę, którą zbudowano na barkach i zrujnowaną zaporę kachowską. Wielkie zaufanie musi być do oddziałów osłonowych, że generał nie okłamał, że oni tylko osłaniają i na nich poczekają. To muszą być świetnie wyszkoleni ludzie, umotywowani i wiara w dowódcę. I on te 40 tysięcy prawie bez strat za rzekę wyprowadził. Ukraińcy zbaranieli. To było w listopadzie zeszłego roku i nagle nie ma Rosjan. Tak, oni już świętowali wielkie zwycięstwo, że będzie taka wielka przegrana rosyjska jak na Charkowszczyźnie, masa jakiegoś zdobytego sprzętu. Sprzęt został wycofany, ludzie zostali wycofani, mosty zostały wysadzone na Dnieprze, Ciepliński ludzi uratował. No, wielki majstersztyk tego dowódcy, no nie wątpię, też przejdzie do podręczników wojen. No, tak tyle. Dzięki za ten być może nie krótki, ale za to ciekawy wykład. Przejdźmy do, w dalszym ciągu pozostańmy na terenie starcia ukraińsko-rosyjskiego, ale już teraz z punktu widzenia polskich mediów, co oznacza, że przechodzimy do sfery bajek z mchu i paproci. Otóż polskie media nieledwie świętowały, kompletnie bezkrytycznie powielając ukraińską narrację, atak na kilka lotnisk położonych w głębi Rosji, w tym między innymi na lotnisko Engels, na którym to lotnisku stacjonują bombowce strategiczne. Zresztą w tym jest kilka krytycznych uwag do ochrony tego lotniska z tego czasu, bo tam oczywiście dwa razy były wyprowadzone uderzenia i skuteczne dość.
Nie wiem, czy Rosjanie w końcu wyciągnęli z tego jakieś wnioski, czy nie, ale sądząc po polskich mediach, w zasadzie zostały one, wszystkie te lotniska zostały starte z powierzchni ziemi, samoloty rozpadły się w proch, no i tam w zasadzie Rusy na czym latają, nikt nie wie, może na drzwiach od stodoły, biorąc lekcje u naszych lotników. I może tak to wygląda, a może nie, więc chciałbym od ciebie się dowiedzieć, jak to właśnie wyglądało, licząc na obiektywny punkt widzenia. No, przyznam, że wyłapałeś taki ewidentny przykład ukraińskiej dezinformacji i jego bezkrytycznego powtórzenia przez polskie media, gdy ono trąciło groteską, a jednak nikt tego nigdzie nie sprostował. Ja też zwróciłem uwagę, kontakt miałem na Wirtualnej Polsce, pracownik mediów, bo nie nazwę go dziennikarzem, pan Filip Milczarek popełnił taki artykuł, historyczne uderzenie na lotniska. No, czytam, bo mnie to interesuje, prawda, że kilkadziesiąt, 50 dronów ukraińskich zaatakowało 3 lotniska rosyjskie, w tym w Morozowsku, właśnie baza Engels i w Ejsku. Podawał tam liczby, ile tych bombowców zostało zniszczonych. No, przeglądam inne media, tak samo, może z mniejszym entuzjazmem, ale wyliczane są te bombowce, samoloty Su-34, jak również bombowce Tu-95, one są opisywane technicznie, że teraz to już nie będzie nalotów na Ukrainę strategicznych. Patrz na to ze zdziwieniem, no ale wystarczyło, jak zawsze to robię, poczekać 24 godziny. Proszę Państwa, ja nie opowiadam jakichś tajemnic, żebyście wiedzieli. W dobie dzisiejszej informatyzacji są prywatne firmy, które świadczą usługi i robią zdjęcia satelitarne. Te zdjęcia są w okresie mniej więcej 24 godzin publikowane w internecie, a więc jeżeli jakiś obiekt, czy Rosjanie twierdzą, że zniszczyli Ukraińcom, czy Ukraińcy twierdzą, że zniszczyli Rosjanom, to można sobie poczekać maksymalnie dwa dni, zerknąć na te prywatne strony powszechnie dostępne. Ja nie jestem żadnym tam zwiadowcą, tak? To nie są żadne tajne rzeczy, które wam to opowiadam. I oglądasz się zdjęcia satelitarne i widać, jak jest lotnisko, to są spalone samoloty, wraki, jakieś dziury w lotnisku. I się to wszystko zweryfikować. Natomiast po stronie ukraińskiej jest takie 72. Centrum Operacji Psychologicznych i Informacyjnych, o którym wiele razy opowiadałem. Oni generują informacje dla nich korzystne, przygotowywują je. To zawsze transmisje jakichś zwycięstw ukraińskich, albo zohydzanie Rosjan, przypisywanie im zbrodniczych, strasznych rzeczy, które nie miały miejsca, lub przerysowywanie zdarzeń, które się owszem wydarzyły, ale no nie w tej skali, co oni tworzą. I to jest normalna rzecz. Tak jak zawsze wam opowiadałem, zgodnie z zasadami sztuki wojennej, wojna toczy się w przestrzeni lądowej, morskiej, powietrznej, jak również informacyjnej. I rolą takich gości jak ja, którzy analizują tę wojnę, powinna być krytyczna analiza źródeł. Bierzemy jedne, drugie, żadnych nie deprecjonujemy i w oparciu o wieloletnie ich doświadczenie, wiedzę, weryfikujemy. Natomiast w Polsce, jak już dobrze chyba zauważyliście wszyscy, jesteśmy dezinformowani, bo bezkrytycznie przepisywana ta narracja tego 72. Centrum Operacji Informacyjnej i Psychologicznej. I tu już przeszli samych siebie, nawet ci tam twórcy tej propagandy, co się wydarzyło. Proszę Państwa, owszem, Ukraińcy przeprowadzili zmasowany nalot około 50 dronami, z czego 40 z kawałkiem skierowano na lotnisko w Morozowsku, a około kilku na bazę Engels, zaraz opowiem, i na bazę w Ejsku. Teraz jedźmy po kolei. Zaskakujące było to, że wysłano gro tych dronów, oczywiście potężne, tak proszę wyobrazić, 40 w powietrzu, tak? No masa tych dronów, które leciały bardzo nisko, więc bardzo trudno je wykryć, na główną bazę lotnictwa bombowego taktycznego w Morozowsku, to jest Rostowska Oblast, czyli do okolicy Rostowa, i tam bazuje 559 Pułk Lotnictwa Bombowego, wyposażony w samoloty Su-34, to są te samoloty, które zrzucają bomby szybujące, permanentnie operując nad linią frontu. Taka baza, no Rosjanie nie są kretynami, jak to nam się wmawia, dysponuje rozbudowaną obroną przeciwlotniczą wielowarstwową. Więc mamy tam rozwinięty co najmniej jeden dywizjon, o którym opowiadałem, rakiet S-400, czyli o dalekiego zasięgu. Mamy tam dywizjon rakiet średniego zasięgu Buk M2 i wreszcie mamy systemy pancer, systemy krótkiego zasięgu, które spełniły tutaj główną rolę. I teraz co się wydarzyło? Ta masa nadleciała, leciała bardzo nisko nad drzewami, więc bardzo trudno
jej było wykryć, więc systemy dalekiego zasięgu nie zadziałały i średniego zlikwidowały, tak jak wam powiedziałem, no, stacja radiolokacyjna naprowadza na 4 cele, na 6, no, a jak tu leciało 40, no to około powiedzmy 10 tych celi lotniczych, tych dronów lecących nad Morozowsk zestrzeliły systemy średniego zasięgu Bóg i około 30 weszło już w obszar lotniska. No i tu się polscy komentatorzy rozpisali, że chaotyczny ogień Rosjan, bo z komórek ktoś tam nagrywał, tam na pewno masa wybuchu. Otóż nie, lotnisko było chronione, jest przez systemy pancer. To są, tak jak kiedyś też wam opowiadałem, stacja radiolokacyjna na tej ciężarówce, tak w skrócie mówiąc, są z jednej strony 6 z drugiej, czyli 12 rakiet przeciwlotniczych, ale to, co było kluczowe, dwa dwulufowe działka 30 mm i to ustrojstwo, proszę Państwa, wypluwa 5000 pocisków w ciągu minuty, łącznie z tych czterech luf. I nadleciały te drony. Pamiętacie, tu Maciej opowiadał o jednym z nalotów, że te drony powoli lecą, bo one lecą relatywnie powoli. I po prostu rozpoczęła się jatka. Te systemy rosyjskie przeciwlotnicze zestrzeliły około 30 tych dronów. Żaden się nie przedał. Żadnych strat Rosjanie w samolotach nie ponieśli na lotnisku w Morozowsku, bo jedna jatka, mimo takiej masy użytych dronów, Rosjanie mają nowoczesne systemy artyleryjsko-lufowe, Panzer, również system rakietowy Bóg, zostało wszystko zestrzelone. To są opowieści na przykład pana redaktora Ogdowskiego, który pisał, że tam 6 samolotów Su-34 zestrzelonych, 8 uszkodzonych, no to między bajki można włożyć. Oczywiście wszyscy się zasłaniali, że źródłem był wywiad ukraiński, czyli słynny generał Kreło Budanow i jego twórcy propagandowi. No, nic takiego nie miało. Teraz uderzenie na bazę Engels. Tak, tam się kiedyś przedarły drony. Natomiast tym razem rosyjska obrona przeciwlotnicza zadziałała skutecznie, drony zostały zestrzelone. Zdjęcia satelitarne nie potwierdzają żadnego trafienia w obszarze bazy Engels, gdzie bazuje 22. Gwardyjska Dywizja Ciężkich Bombowców. Ona się składa z dwóch pułków, 121 i 187. 121 to jest słynny, bo wyposażony w najlepsze rosyjskie bombowce strategiczne, Tu-160 Biały Łabęś, jest około 20, więc to byłaby wielka strata, więc ta baza w żadnym wypadku nie została porażona. I jeszcze mamy lotnisko w Ejsku pełniące funkcje pomocnicze. W pierwotnych zdjęciach satelitarnych wydawało się, że tam w nic Ukraińcy nie trafili, natomiast analiza sprzed bodajże dwóch dni precyzyjna pokazuje, że latająca łódź, to jest Beriev-200, to jest taki samolot pożarniczy Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, ma jedno ze skrzydeł uszkodzone i tam mogła wycieknąć benzyna lotnicza. Więc no, to jest cały sukces, to jest ten pożarnicza amfibia, która ma uszkodzone skrzydło. No, jak to się ma do historycznego uderzenia, zniszczenia rosyjskiego lotnictwa bombowego? No ma nijak. No, ale proszę Państwa, co jest najbardziej przykre, Reuters o tym pisał, zachodnie media to wychwyciły. Żadne źródło polskie, które najpierw opowiadało te bajki nam, opinii publicznej, żaden z dziennikarzy się nie zweryfikował. My tak sprostujemy, rzeczywiście była to błędna informacja w oparciu o najnowsze zdjęcia z internetu, a się zasłonić tym Reutersem. A Reuters podaje, że nic nie zniszczono. Nie, u nas nikt o tym nie powiedział. Przede wszystkim dziennikarzem. Zasada pod tytułem artykuł napisany, wierszówka wzięta, w dalszym ciągu obowiązuje. No, sam wiesz, jak to jest. Życie, proszę pana, życie. Życie. No tak. Zostańmy na chwilę jeszcze na froncie, ale jakby to powiedzieć, macki jeszcze zarzucimy w stronę polską. Otóż ostatnio Rosja uderza, bardzo boleśnie wynika z tego, w infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim w elektrownie. Niszcząc już w ogóle całe elektrownie. Tak się stało pod Kijowem, tak się stało pod Charkowem. Mówiliśmy o tym, więc nie będę do tego wracał. Natomiast chciałem cię prosić o skomentowanie słów znanego znawcy i działań wojennych, i wojskowych, i dyplomatycznych, i w ogóle wszelkich innych. Radosława Sikorskiego, który w X-ie napisał niszczenie infrastruktury cywilnej to zbrodnia wojenna. Naprawdę? To jestem, mam pytanie następujące. Gdzie pan Sikorski był podczas wojny w Iraku, Jugosławii, Afganistanu i wszystkich tych innych, już tak powiem, wojen, w których infrastruktura krytyczna i cywilna, to już taka cywilna na 120%, była po prostu zmieciona z powierzchni ziemi,
gdzie były bombardowane ambasady, pozdrowienia od Chińskiej Republiki Ludowej. I to wtedy nic nie było o zbrodniach wojennych. Teraz nagle sobie przypomniał pan Sikorski, to jest zbrodnia wojenna. To jest ten sam facet, który dał zdjęcie wywalonego w powietrze gazociągu z napisem Thank you, USA. Thank you. Tak, 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 to jest ten sam facet, który teraz wznosi okrzyki na temat zbrodni wojennych. Chciałem ciebie poprosić o komentarz na koniec naszego spotkania. Wiesz, tego typu zagadnienie bardzo wpłynęło na moją postawę, jakoś taką moralno-etyczną. Studiowałem na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Prawo międzynarodowe wykładał profesor Gilas, wybitny autorytet z tego zakresu. W ogóle Toruńska Szkoła Prawa Międzynarodowego, profesor Simonides, mocno zaangażowana w tworzenie ustawodawstwa związanego z ONZ, międzynarodowe zaangażowanie tych autorytetów. I w tym okresie była, nie wiem, czy kojarzysz, taka była pierwsza wojna w obronie praw człowieka. No bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, Gazeta Wyborcza w tym brylowała, opowiadając o wielkich, nieistniejących, później się okazało, zbrodniach Armii Serbskiej. Rozpoczęła się operacja NATO bez zgody i autoryzacji Rady Bezpieczeństwa przeciwko Jugosławii. Jednym z elementów tych humanitarnych uderzeń w obronie praw człowieka były bomby grafitowe. No, młodsze pokolenie państwa nie ma, ale tacy jak ja już będziecie pamiętać, bo to dziennik telewizyjny nam to, te wiadomości, przepraszam, nam transmitowały jako myśl wspaniałą, humanitarną, amerykańską, bo Amerykanie nie bombardowali szpitala, gdzie były noworodki, to był okres też letni, już klimatyzacja była włączona, więc wyłączenie prądu bardzo uderzało w ludność cywilną, to jest klimat śródziemnomorski, no, kto tam był, to wiecie państwo jaka to latem jest temperatura, czy nawet późną wiosną. No w każdym razie te szpitale, gdzie są też na prąd elementy podtrzymujące życia, na Ojomie, no przecież to wszystko pracuje na prąd. No Amerykanie nie bombardowali szpitalów, tylko te bomby węglowe, one takie eksplodowały nad liniami wysokiego napięcia, takie pająki powstawały, wielkie zwarcia i paliły instalację elektryczną, więc w Nowym Sadzie czy w okolicach Belgradu nie było prądu. I to właśnie widzisz bomby humanitarne, no, czy ataki lotnicze amerykańskiego w pierwszym okresie na Irak, też elektrownie były masowo niszczone. Chodziło o to, aby armia i w ogóle ludność cywilna nie miała dostępu do prądu, bo się zbuntuje przeciwko Saddamowi Husseinowi. Ja już nie mówię, jak Amerykanie walczyli w Wietnamie. No, nie przez przypadek, też przechodzę na pewien cynizm wojny, elektrownie, pamiętacie w okresie PRL miał tam tabliczkę z przekreślonym aparatem, są to obiekty infrastruktury krytycznej, są to obiekty osłaniane przez systemy przeciwlotnicze, bo stanowią element infrastruktury wrażliwej, infrastruktury strategicznie ważnej, są celem, uzasadnionym celem wojskowym na gruncie działań wojennych. Więc tu Rosjanie niczego nie powinni, a proszę zwrócić uwagę, komunikat ukraiński. Tam się nikt nie zająknął i nie podawano, że tam ktokolwiek zginął. Uderzenie było właśnie nad ranem, w turbinownie. To były precyzyjne uderzenia niszczące infrastrukturę, ograniczające do minimum, czego się nigdy nie da uciknąć, straty ludności cywilnej. Więc no, wywód pana ministra Radka Sikorskiego, jak chyba dosyć silnie uargumentowałem, ma się nijak do rzeczywistości. Jasne. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu. Myślę, że to nasze kolejne spotkanie z Krzysztofem jest dla państwa takim samym, taką samą przygodą intelektualną jak dla mnie, sądząc po ilości komentarzy, bardzo za nie dziękujemy, ilości lajków. Państwa to interesuje i budzi to Państwa, jakby powiedzieć, pozytywne odczucia, choć tematyka niestety pozytywna nie jest. Ale zapraszamy właśnie w dalszym ciągu do lajkowania, do subskrybowania, jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami na froncie i nie tylko. Zapraszamy też do wspierania nas finansowego, ponieważ właśnie potrzeba tego wsparcia niestety rośnie w ostatnich czasach. Dziękuję serdecznie Tobie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dziękuję Państwu, do widzenia.